Gdzie ja mam ten? Centrum, tak? Dobra. Centrum i idę siku i zaraz ten. O, kogo my tu mamy? No, proszę bardzo. Jakiś świeżak. Świeżak. Kurwa świeżak. Świeżak by się przydał do roboty. No, świeżak, zobacz, wpatrzony w posąg. On tam coś wciąga, czy jak? No, halo? Tak mi się wydaje. Może się run zaczytał. Świeżak. Chyba coś wącha. Żyjesz, kolego? Chodź tam. Nie rób tam krzywdę. Chodźcie. Węglarz! Pomóż mi! Wciąga mnie! Zapierdolił nam całą kreację Lesbos, musimy go znaleźć. Kurwa, to gdzie on? Jeju, to on już jest tak daleko, że nigdy go nie znajdziecie. On się ukrył za górami, za lasami. No, kurwa. Mówię wam. To ty nam go tu, kurwa, przyprowadzisz. Ja go przyprowadzę? To Bogowie, przecież ja nigdy go nie znajdę, on może być wszędzie. No, on jest, ja słyszałem, że on tam jak wyruszył, tam jakieś góry były, lasy, ogólnie tam, wiesz, tam za rzekami, jeju, to jest chyba milion kratek stąd, tak mi się wydaje na oko. No, to będzie podróż na całe... Wiesz co, Blady, mam ci do powiedzenia, wiesz, ty się do powiedzenia. O, tyle ci mam do powiedzenia. Czy ty pierdnąłeś? Tak, słabnie ci na twarz. Nie! Duszę się! Jak mówiłem, nie mam pojęcia, gdzie ten cały włodarz jest, może być wszędzie! A gdzie jest może młodar? Monar? Gdzie jest może młodar? Gdzie jest rzepka, piłka? Browar? A browar? Browar? To poczekaj, to może w kieszeni mam. Bladi. Jeżeli chcesz się stąd wydostać, będziesz musiał wykonać jedną rzecz. Czekaj, nie graj na tym całym wlecie, chodź na chwilę, chodź na chwilę. Będziesz musiał... Tak, będziesz musiał trafić. A macie fajkę? Bo do wiadra to fajkę trzeba mieć. Kurwa, ale ci się ulało. No nieważne, nie istotne. Wiesz może jak zrobić set? Jaki chcesz set? No jakiś kozacki, tak mi podpowiadają, żeby zrobić coś. Chcesz enchanty, czy co? nie mam pojęcia, co te enchanty. Tu się enchantuje. Tak. A to ci później wytłumaczę. Trzymaj. Tu mamy lepsze buty. Aha. I czekaj, gdzie jeszcze brakuje klaty. Tak, jaha. No co ja mam zrobić, kurde? Już chyba wiem, dobra. Chuj wie co to było, ale mam. A, już wiem. O, kilofata zrobię, no. Nie wiem, które mam klikać, ale coś klikam. Jest git. Te mega cenny. A oni będą chcieli na pewno mnie odzyskać. Tak, i na pewno zrobią wszystko, żeby mnie odzyskać. Jestem tego ten. Umówicie miejsce spotkania, dojdzie do wymiany. Mówię wam, to świetny pomysł. Mimo wszystko wydaje mi się, że nie zapłacą za ciebie nic. Co? Zapłacą, no. Tak jak mają mnie zapłacić? No tak, wysłał już list. Dobra, no, na całe szczęście. Teraz na pewno odezwą mi i powiedzą, że już lecą z ekipą ratunkową, albo jakaś wymianka, okej. Okay. O nie! Co to ma mi za odpowiedź? Nie! No, o. Breaking, sharpness, kurwa, sweeping edge. Sharpness, chcę mieć ostry nóż, kurwa, jak maczeta. Ej, słuchaj. Wiesz coś może na temat dźwięku wiatrów? Dźwięk wiatrów? Chodzi ci o takie, nie wiem, pierdzi? Słuchaj, jakbyś mi kopsnął trochę, kurwa, siana, to mógłbym cię wykupić. Znaczy, mógłbym cię stąd wyciągnąć, tylko nie byś nic nie mógł chłopakom. Tylko musiałbyś nauczyć dźwięku wiatrów. Kumam, okej, okay, jasne. Poczekaj, otwórz na chwilę kratę, coś ci dam. O chuja, nie chcę otworzyć kratę! Siadaj na mnie dupę! Rozumiesz? Dobrze go potraktowałeś, dobrze powiedziałeś, Teraz zatańczę. Albo sobie po poklepię. No, co do jednej dupie? Echo! Co ona szybko potrzebuje? Echo! Dobrze się bawię. Tam dzwoni. Dobra, powiedzieli, że już mkną i będą tu lada chwila. Lepiej przygotujcie się do obrony. No, bo oni jacyś rozwieszeni. No my chcemy pogadać. No dobra, no to pogadajcie z nimi. Ale mówię, jacyś tacy rozwieszeni byli, jak do nich dzwoniłem, no. Pojawia się coś nowego? Ta. Jestem. A wiecie w ogóle, coś wam powiem. Oficjalnie mogę chyba wrócić na Five City. Tak w ogóle swoją drogą. Dzisiaj dostałem informację. Od potwierdzenia od administratora, że główny administrator Five City potwierdził. No właśnie daliście mi tylko wiadro dostałem. I zapalniczkę. Ja nie prosiłem, serio, jakby administracja się do mnie odezwała i jakby... No imo miło, ja odjebałem kiedyś lipę i tak chcę być z nimi odbanowany, ale czy ja tam chcę grać?
na stałe to raczej nie, ale na pewno chcę z kosmitą wejść sobie pograć. Nie tak dużo, jedzonko. Nie tak dużo. Jedzonko. Ty słuchaj, a nie wiesz, czy tutaj nie ma jakiegoś, może jakiejś Roxy w tym, na tym kurwa JFLSMP? W tym mieście? No, oczywiście, że są. Budelu Minecraftowego? No jest, oczywiście. Jakby, jak jesteś przecież na mnie, jak podejść do karczmarza i podasz, o, towar z taki spod lady, to on ci z tą ogarnie, on tam co ma... A co tutaj kurwy się kurwią, że tak powiem? Co one przyjmują w zapadłość? Bladi. O, cześć Janina. O, cześć Janina. Dobra, poczekaj, no to co, zdrowie. No to nic, no to jak mam decyzję zostało, no to... Cicho, cicho tam w tym kącie, cicho tam. Dobra, to jak, dobra, to jak będzie? Diamenty, dwa diamenty i uchylasz kratę. Słuchaj, dasz mi kontakt do jakiejś minecraftowej kurwy, to mogę, możemy usadzić za to wtedy się... No, to tak, dobra, Janina, ty miałeś numer do tej roxy.minecraft, coś tam, weź tam podaj tutaj, bo widzisz, tu jest dobry układ prawie, no. Jakie lubisz? Brunetki, blondynki, grube, chude, ja lubię takie wysokie, niskie? Klocki, ja lubię jak ma na przykład jakieś... Nie, no kurde! Smaki! Dobra, to jak będzie? Stop! Wszyscy się ustawić, muszę się pilnować. Się rozpierdolę, kurwa! Za co, że się zjechali na puchę? Stój, ty! Dobra, stop! Słuchaj, bo jest... Zabiję wam wieśniaków, Marcele, cofasz się i mówisz do swoich, że zabiję wam wieśniaków. Trzymam, stary, nożem trzymam, duszę go. Kurwa, to w takim razie ja się teleportuję, ci kurwa biorę i przeładuję na tubę! Kurwa! Tata, chciałbyś duszę za pierwszy z Ej, stop, podaj się! Obu dusze! Tak, próbuję wrócić! Duszę ci wieśniaku! Chwila! Duszę ci wieśniaku! Jaha! Odejdź stąd! Sekunda, tylko przyjdę stąd! Odejdź stąd! Już! Odejdź stąd! Odejdź! Pomocy! Oni wygrali, kurwa, nie wiem co się dzieje, chyba muszę iść na górę! Ej, jest mały problem! Duszą nam wieśniaków! Nie mogę ich wysyłać, kurwa! Dobra, WGZ, zapadaj go! Nie! Kurwa, uduszę zaraz! Nie! Nie! Nie, no czemu to? Pomocy! Pomocy, kurwa! Pomóż! Chodzicie przez to po prostu, dociskajcie się do ramy, no wam wiecie. Uratowałem się w dupę! Anterias, miałeś mnie uratować, a nie ze mną wpaść za kraty. Generalnie... Bawcie się dobrze! Będzie jak on jest, uratuj mnie. Mam pomysł! Ty co teraz, kurwa, co? Chodź na słupko! O, dobrze, że wracają. Witajcie! Nie mam pojęcia, panowie. Mamy waszych wieśniaków. Jest wśród nich jeden z bibliotekarzy, który ma bardzo dobre enchanty. Chcielibyśmy, żeby im się nic nie stało. Wy chyba też, prawda? Tak, to nie prawda, ma co niepotrzebnie przelewać krwi. Stąd też chciałbym się dowiedzieć, co przede wszystkim... Zdrowować, tak? Już tłumaczę, ogólnie to... Słuchajcie, to nas tu zaprosiliście, no. Tak, no my mamy jednego z was. No i tutaj... Wy mieliście co... O, dzień dobry, witamy. Generalnie powiem panu, że był tu z nami Zacha i byli Janina i gdzieś uciekli. I nie mam pojęcia, gdzie uciekli. No, wasi koledzy właśnie nas szantażują i chcą zabić nam villagerów, którzy nie są dla nas w ogóle nic warci. Ja przepraszam za nich, no są leciutko upośledzeni, to nie jest moja wina. Zamiast się normalnie targować jak normalni ludzie, to robią takie rzeczy. No niestety, no ja przepraszam za nich, no nie wiem co w nich wstąpiło. No ja jestem praworządny, proszę tutaj grzecznie sobie siedzę, chilluję. Chillujemy sobie, nie ma z Anteriasem, elegancko. Ja idę przekazać tą wiadomość. No to jak będzie panie Masel? No, jakieś małe wypuszczenko za jakiś ten układzik? No, uchylenie kratów? Niech to pomysł. Tylko pytanie. Ale nic nie wiecie. Okej, dobra. Ale jak się dowiedzą, to wiecie, że ja dzisiaj dopiero dołączę do gildii, bo tam wypierdolę. Dobra, jak coś to się nie znamy, oczywiście. Ale oddajcie mi kurwa swoje sety. Oddajcie mi swoje sety. Trochę. Dawaj szybko, bro. Dawaj. Jeszcze to. No zdejmuj te gacie, no. Ale czy możemy zaufać? Dobra, to w takim razie ja sobie może już pójdę, co? Nie, wracaj. Co?
A ja teraz spierdalam na razie chyba. Nie! Co? My byliśmy umówieni, Masel! Masel, no! Masel, mieliśmy umówę! Masel! Ojebałem ich na dwa sety! Nie wypuściłem ich, odupcem ich na dwa sety! Tak, dokładnie, mam dwa sety! Ja pierdolę! To wszystko wina Bladiego! Bladi wymyślił jakieś dealę! Nie no, jak to? No, układ wydawał się uczciwy, no skąd mogłem wiedzieć, że mnie nas oszuka, no? Przygotujcie się, czemu ty się goli? No, Masle powiedział, że nam otworzy drzwi, jak na, się rozbierzemy, a jednak... Co za frajerzy! Co tu? Ało! Ało! Co się dzieje? Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Jezu, co ty robisz? Leżeć! Oni zaraz Zachę zabiją. Leżeć! No i co, Multi? Ale to miały być spokojne negocjacje i nic z tego nie wyszło. A jak się brał tarczę? To jest niestety, nie. Wieśniaki ja się też, brał tarczę do krew tego. Krew wieśniaków tarczę, się przelała niestety, jest to wasza zabijcie wina. Zabijcie nam wieśniaki, zabijcie nam wieśniaki. No, słuchaj, no takie były warunki negocjacji. O! Nie się żyje? Ty kurwa! Jeden już od was nie żyje, Gaga, co? No teraz co? Co ja wam zrobiłem? Co ja wam zrobiłem? Kurwa, nie mamy mentyku za 12 emeraldów! Nie mamy mentyku! Możemy porozmawiać! Co ja wam zrobiłem? Co ja wam zrobiłem? Nie bić go, nie bić go, nie bić go, nie bić go! Stój, stój, nie rób, dajcie ręce do góry! Kurwa, nie do góry! Kurwa, nie ta ręce do góry! Ręce do góry! Jaki pojem! Trzech wieśniaków nam najebał. Nie mam tej motki, muszę kupić! Dobra, jeżeli chcesz wyjść z życiem i z wszystkimi temami tutaj, w tym momencie, wieśniak zamieni z 12 emeraldów, Bendik nas interesuje, nic kurwa więcej. Ale to wy przecież, to was, przez was zginął, mówiliśmy, ale że się nic nie stanie. Ale czego ty kurwa nie rozumiesz, że to był zwykły mieszkaniec? Już wracam, to już wracam. Powiązana. No. Proszę mi się, żeby nie chciał wychodzić, nie? Dziękuję. Multi, dobry. Peworci, Hare. Adren 1G, VGZ. Gdzie jest mój pokój? Tak, to będzie mój pokój! To będzie mój pokój! O, dobre piwko kasztalowe. To teraz w sumie, że jesteśmy sami, to może chcecie ze mną napić piwa? Jasne, bratku. Mogę jeszcze jedno piwko? Proszę. Ty, bo nam Zacha chyba uciekł, kurwa. Dobra, nie co? Co ty pierdolisz? Dawaj, chodź. Zajebię tego Kukiego! Kostu Kuki, kurwa, rozjebałeś moją szansę! Dobra, macie to wiadro dla Bladiego? Bladi, jak się czujesz z tym, żebyś musiał walnąć wiadro z wysokości? O, jestem przerażony, ale mu wiedziałem, zrobię to! Dobra. Zrobię to, żeby odzyskać wolność! Nie spotkałem. Jak się czujesz przed challenge'em? No. Jak się czujesz przed challenge'em, stary? O, jest to... Bladi, będzie dobrze, będzie dobrze. Bardzo się cieszę, że podejmiesz się tego wyzwania, Bladi. Podejmę się! Wszyscy czekamy na to. Upatrzcie, już leci chyba leci woda. Mogę pójść do Kodriego. Leci. Wyjściowa woda, dobra. Dobra, bo jest next moment. A to... Aha, już kumam, czyli on tą wodą wschodzi na ten blok. Tak, z samej góry i musisz zrobić coś takiego. Czaję, już nie rozchodzi, już skumałem, tak. No, skaczesz z dystansu tak jak Kuki, na przykład na drzewo wejdzie tutaj. No, i on przed ostatnią kratką wpierdala wodę. A mogę spróbować? No, prawie się udało. Mogę spróbować? Co on ma zrobić? Daj mi wadę, mu się woda spuściła na dół. Kurwa, on utknął tam. Dobra, spróbuję z tego drzewa, tak jak ty. Aj, nie, no, aj, stary, prawie. Ale nie na to, jeszcze druga szansa. Kurde, kiedyś się nauczę. A daj mi kiedyś chwilę, się nauczę. Myślisz, że ty da radę, Zacha? Tata, myślę, że da radę, bez problemu. Ty, tylko żeby nie było tak jak ty, to biadę. Lecisz, Bladi, dajesz! Dajesz, Bladi, lecisz! Aha. Lecisz, Bladi! O kurwa, czekaj, ja nie umiem, jestem neutralny, poczekaj, kurwa, poczekaj, zostaw mnie, jeban łachudro, kurwa, pojebańce, a tacy jesteście, nie, muszę opierdolić. Dobra, poczekaj, okej, dobra. Tak, ja muszę opierdolić, zaraz będziemy się bić legitnie, zaczekaj chwilę, ja nie umiem.
Nie, możecie tutaj nie, spokojnie, podejść, nie możecie tutaj podejść. Eskorta Bladiego, Bladiego. Jasne. Nie ma co się bić. No zobacz, jak jakieś wieśniaki się zachowywać, bić, no co to jest? No ta, w sumie, ta, ja, a może pójdziemy na jakiś browar do karczmy razem, co? Pierdolić się. Kurwa, zajebiście. No, pierdolić się całe, na pierdzielanie się, stary. Musimy pójść w świat. Musimy pójść w świat, poznać ludzi, nie wiem, na bank wspólny, to jest to! O! Praca! Tak, do końca. A nie, bić się, walczyć jakiś pacyfik może tutaj się... Oj, kurwa, jakiś... No, ja jestem totalnie za tym, No dobra, no to zrobimy jakiś napad na jebaną... Może będziemy po prostu porozmawiać na ten temat? Tak, ej, nie bijcie się! Stop patologii! Stop patologii! Stop patologii! Stop patologii! Stop, my tu przyszliśmy porozmawiać jak ludzie! Właśnie, chodźmy się napić do karczmy, nie będziemy się bić! Ja mam swoją perełkę! No to jest duża prędka! Uwaga, leci! Skacze! I chuj! To, kurwa, zrobił! Ty zrobił, co? Ty zrobił! Ty, niby taki zrobił dziad, to. Zobacz, chyba, że lag jest, chyba, że lag jest. Ja go na lagu miałem! Jaki szefinek, Tadeusze! Zrobiłem to! Gratulacje, Vladi! Ale były emocje! Ale się stresowałem! To było najgorsze 5 sekund mojego życia, całe życie mi przeleciało mi przed oczyma. No honoru i tak nie odzyskacie, bo masz Fortnite'owców, ale wiesz, było dobrze, Vladi. Ja jestem fanem. Ale pomocy, stary. No właśnie. Udało się. To jest najważniejsze. Że nie zawdzięczasz im życia, rozumiesz? Tak, przygoda, no, słuchaj, podobało mi się. Obiecałem ci tą zbrojkę, co? No, ale to, ale upewnij się, czy na pewno ci nie dawałem, bo wydaje mi się, że chyba ci dawałem tą zbroję, czy na pewno masz? Nie, zbroi na pewno nie. Dawaj, no to w takim razie chodź ze mną. Ten, ale ja chyba tu poczekam, bo ja się boję tego waszego wejścia. Jasne. Zaraz będę. Jest normalne. Dobra, czekam. No, nie wiem, czy to jest ta, bo się bardzo mało znam na tych przedmiotach, ale... To pewnie ta. Jasne. A powiedz mi, słyszałem coś o jakichś questach w mieście. Gdzie mogę te questy dostać? Questy w mieście. Udaj się do karczmy pod sosną. Najlepsze questy na potwory, na zbieractwo inne takie tam, mówię ci. Fuck. Wow, aż mnie straszył. Wow. Czekaj, mam do siebie jedno pytanko. No? Nie ogarniam się tego slangu za bardzo. Oni nazywają się jakimiś Fortnite'owcami. O co z tym chodzi? Może grają Fortnite. A no tak! Kto by się spodziewał, kurwa! O, już teraz wiem! Wow, siemanko Fogizę, co robisz jeszcze cały czas? Leveluję sobie cały czas postać, bo potrzebuję sobie zrobić jedną rzecz z książki, także kontynuuję robienie tego i wprawę. Jaha, słuchaj, jeszcze widziałem, że tutaj właśnie macie swoje pokoje. Może by to było jakby dostać miejsce na swój pokój? Jak tak, ogarnijmy się. Tam na końcu powinien mieć potem możliwe do wybudowania bądź pociągnięcia dalej miejsce dla siebie. Jasne. To jest idealne, tak. Ej, czekaj, bo muszę dokończyć łuk. O, dobra. A gdzie można tutaj spotkać najwięcej ludzi? Bym w sumie też się przyszedł, żeby zapoznać jakichś też ludzi. To myślę, że w karczmie, nie? W karczmie? A jak pójdę do karczmy, to na przykład będę miał jak wrócić z tej karczmy? Tak. Tylko musisz mieć stary 6 level, żeby z dwie strony poszukować. A poszukuję takiej innej osoby, to taki Felipe Montes, taki kurde, jakby go nazwać... Bestrip. Tak, dokładnie tak. Chciałbym go znaleźć. Możemy go znaleźć, jak chcesz. Słuchajcie, może byśmy zrobili jakąś akcję, że na przykład ja bym z nimi zagadał, coś zaczął ich po chuja robić, a wtedy może byśmy... Wiecie, jakoś ich oskubali albo coś? Wiecie, jak jest? Ale wiesz o tym, że my już raz cappuccino tak? oskubaliśmy? Aaaa, to lipcia! On był pierwszą osobą, którą kurwa do tego więzienia wybraliśmy. Dobra, dzięki, że się tak tą zajęli. A słuchajcie, jak ja kiedyś zasłużę, to będę mógł sobie zrobić swój własny pokój. Jasne. A będę mógł mieć koło grubej mrówy. Będę mógł mieć koło grubej mrówy. O, pomożesz mi ubemować pokój. Co? Chyba mnie olała, czy nie? Olała mnie, czy nie? Grubo! Chowałaś w pokoju. Wiesz, nie żebym cię zawracał, ale może tam kiedyś... Kurwa, nie co? Papę. Nie masz... Ale to jest dziewczyna Adriano! To jest dziewczyna Adriano, tego mocarza jebanego! Co ty gadasz, chłopak, jest ściana, stary! No, nie mów, tak to zabiję! Dobra, przepraszam! Ja ciebie też będę Dobra, znajdę sobie nową dupę, ale jakbym przeprowadził tutaj jakąś inną dziewczynę, to da radę przekiwać w ten zwłaszcza. Tak, to git, dobra, to git, dobra, dzięki! Jestem z tymi w kontakcie, na razicho! Siemanko! Gdzie, na Koloseum czy na Centrum? Gdzie ja mam ten? Centrum, tak? Dobra, Centrum i idę siku i zaraz ten. O, kogo my tu mamy? No, proszę bardzo. Jakiś świeżak. Świeżak. Jakiś kurwa świeżak.
Świeżak by się przydał do roboty. No, świeżak zobacz, wpatrzony w posąg. On tam coś wciąga, czy jak? Halo? Tak mi się wydaje. Może się run zaczytał. Świeżak. Chyba coś wącha. Żyjesz, kolego? Chodź tam. Nie rób tam krzywdę. Chodźcie. Węglarz! Pomóż mi! Wciąga mnie! Jestem. Halo! Jest tu kto? Jak to był testry obok mnie? Jak to był kurwa testry obok mnie? Jakoś coś się szukał! Montes! Kurwa! Montes! Widziałeś może Montesa gdzieś tutaj, panie Matek? Widziałeś może gdzieś tego pani Testriego? Kurczę, widziałem go, ale tu chyba gdzieś zawinął, bo... Co za głupol! Co za głupol! Gdzie oni są? Czemu ja akurat poszedłem siku?